20 lat temu Hyundai był marką znaną niewielu kierowcom i równie niewielu potrafiło poprawnie wymówić tę nazwę. Tymczasem w ciągu dwóch dekad ten dalekowschodni wytwórca, do którego należy marka Kia, stał się w branży motoryzacyjnej groźnym przeciwnikiem. Mało który producent na świecie, może z wyjątkiem Skody, w ostatnim dwudziestoleciu zdołał tak bardzo podnieść parametry użytkowe swoich produktów. Hyundai z wytwórcy tanich aut przeobraził się w kreatora pełnych szyku i wdzięku, ale wciąż konkurencyjnych cenowo pojazdów. I oto jesteśmy świadkami ataku na klasę średnią. Mówiąc fachowym żargonem, chodzi o segment D. To w tej kategorii lokują się duże rodzinne kombi, wśród których Hyundai nie wystawiał dotąd swojego reprezentanta. Koreańczycy zamierzają zmienić ten stan rzeczy. Oczywiście na swoją korzyść. Wysyłają zatem do boju i40. Sprawę potraktowano niezwykle poważnie. Hyundai nie tylko zatrudnił Niemca na stanowisku szefa działu designu, lecz także zbudował swoje centrum badawczo-rozwojowe w Rüsselsheim, tuż za rogiem siedziby Opla. Być może właśnie dlatego, gdy patrzymy na i40 z tyłu, przypomina on nieco Insignię. Jednakże wiele wskazuje na to, że właściwego wzorca Koreańczycy szukali gdzie indziej, mianowicie w Wolfsburgu. i40 jest niemal co do milimetra tak samo długi jak Passat, ma jednak o 6 cm większy rozstaw osi. Rzut oka na sylwetkę podpowiada, że koreańska marka korzysta ze sprawdzonych wzorców i stara się rozwijać, a nie kopiować. Trudno nie zauważyć, że podczas gdy Passat od lat zachowuje pokerową minę konserwatysty, i40 manuje emocjami i żywiołowością, o jakiej właściciele Volkswagena mogą jedynie pomarzyć. Ale propagatorzy bycia trendy raczej nie kupują Passatu, więc podział ról można by było uznać za zrównoważony, gdyby nie, no właśnie. Wybór między Hyundai a pozostałymi konkurentami to nie tylko kwestia gustu czy funkcjonalności, lecz zapewne przede wszystkim ceny. Koreańczycy przyzwyczaili nas do tego, że oferują auta podobnej wielkości jak konkurencja, tyle że taniej. Tym razem czeka nas jednak niespodzianka. Cenowego knockoutu nie będzie. Trzeba przyznać, że Koreańczykom udało się zrobić porządny samochód, który pod względem jakości sprostał wymaganiom stawianym kombi klasy średniej. Dynamiczna sylwetka nadwozia nie tylko może się podobać, lecz także kryje praktyczną kabinę. Zarówno przestronność wnętrza, jak i wygoda siedzeń nie są gorsze niż w przypadku niemieckich konkurentów, choć pozycja za kierownicą nie wszystkim może przypaść do gustu. Trudno też nie docenić postępu technicznego, gdy patrzy się na parametry turbodiesla o pojemności zaledwie 1,7 litra. 136-konny silnik diesla nie dostarczy co prawda silnych wrażeń z jazdy, ale przyjemność oszczędzania i operowania precyzyjnym lewarkiem na pewno zostanie doceniona przez kierowców. Do 2000 obrotów na minutę wciskanie pedału gazu nie powoduje niemal żadnej reakcji pojazdu. Przyspieszanie zaczyna się dopiero powyżej tej wartości, gdy silnik Hyundai'a osiąga maksymalną wartość momentu obrotowego. Do czego jeszcze można się przyczepić? Przykładowo, zestrojenie zawieszenia mogło być bardziej komfortowe. Na nierównej nawierzchni 40 za bardzo podskakuje. Dodatkowo, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego pracuje zbyt lekko i średnio entuzjastycznie reaguje na polecenia kierowcy. Hyundai zmienia układ sił w klasie średniej. i40 nie jest super tanim autem. Zamiast tego ma luksusowe wyposażenie i niebanalny styl, połączony ze starannym wykonaniem, a także nowoczesnego turbodiesla oraz 5-letnią gwarancją mechaniczną. O tym, że koreańska marka przestała być postrzegana jako tania, świadczą notowania w tabelach utraty wartości, gdyż straty w stosunku do liderów są niewielkie. Po doszlifowaniu komfortu jazdy to auto może zostać przebojem rynku.